Koniec pracy nad projektem to nie koniec pracy nad dokumentacją. Należy ją skompletować i ewentualnie wysłać, udostępnić, wydrukować. Bardzo często jest to praca niepotrzebnie ponownie wykonywana. Dlatego, że przy tworzeniu projektu już w oprogramowaniu CAD tworzymy całą strukturę projektu, strukturę powiązań plików, która powinna być respektowana przy tworzeniu kompletacji. Praktyką w firmach jest to, że na koniec projektu zbiera się wszystkie pliki do zewnętrznych folderów i w ten sposób tworzy kompletację. Natomiast rodzi to po pierwsze konieczność poświęcenia dodatkowego czasu, a po drugie niebezpieczeństwo błędów. Błędów nie tylko w tym projekcie, że załączymy niewłaściwy zestaw plików, ale również niebezpieczeństwo błędów w projektach przyszłych. Bo jeżeli na podstawie takiego zestawu plików będziemy tworzyli kolejny projekt, to możemy użyć niewłaściwej wersji dokumentacji. Autodesk Vault na podstawie struktury tworzonej w oprogramowaniu CAD, na przykład Inventor, jest w stanie stworzyć cały zestaw wirtualnych segregatorów, które będą przechowywały linki do dokumentacji danego komponentu. Czyli kompletację robimy na poziomie komponentu, a nie całego projektu. Dzięki temu zawsze dokumentacja komponentów będzie pobierana z właściwego katalogu we właściwej wersji. Jeżeli mamy zorganizowaną taką strukturę w oprogramowaniu bazodanowym, prostym poleceniem spakuj i przenieś jesteśmy w stanie wygenerować zewnętrzny zestaw aktualnych plików. Co więcej, jeżeli wcześniej zadbaliśmy o ich właściwą kategoryzację, możemy podjąć decyzję, które pliki akurat wysyłamy, a które nie. Możemy również filtrować po różnych danych tego pliku, na przykład po rozszerzeniu. Bardzo podobna sytuacja jest przy drukowaniu. Jeżeli mamy zbudowaną strukturę tych wirtualnych segregatorów, to możemy wskazać, co nam ma wydrukować system i on zbierze wszystkie pliki od samego dołu do samej góry projektu. Czyli jeżeli historycznie do jakiegoś komponentu dowolnego pod spodem dołączyliśmy pliki dodatkowe typu certyfikaty, dopuszczenia, badania, to już za każdym razem one zostaną dołączone do projektu. Można sobie wyobrazić, ile czasu można zaoszczędzić przy wykorzystaniu tego typu oprogramowania. Skontaktuj się z nami, a my z chęcią sprawdzimy, jakie korzyści w Twojej firmie możemy uzyskać dzięki zastosowaniu Autodesk Vault.